Czy masz świadomość? To jest punkt decydujący. Musimy sobie uświadomić, że wszelkie zorientowane etycznie działanie może opierać się na dwóch zasadniczo różnych od siebie, przeciwstawnych i nie dających się pogodzić maksymach. Może ono kierować się etyką przekonań lub etyką odpowiedzialności. Max Weber, Polityka jako zawód i powołanie. Zebrane w niniejszym tomie szkice o polskiej polityce z ostatniego 2,5 wieku łączy myśl, na którą bodajże jako pierwszy zwrócił uwagę Niccolò Machiavelli, iż istnieją dwa światy, świat osobistej moralności jednostek i świat politycznej organizacji, oparte na funkcjonowaniu dwóch różnych kodeksów etycznych. Myśl o istnieniu dwóch rodzajów etyki rozwinął Max Weber. Jego zdaniem polityk powinien kierować się etyką odpowiedzialności, a nie etyką przekonań. Działanie zgodnie z zasadami etyki odpowiedzialności oznacza, że wyżej cenimy sobie skutki działań niż wartości, jakie leżą u ich podłoża. Inaczej jest w wypadku etyki przekonań. Tu ważne są przede wszystkim intencje i wartości, których się broni. A jeśli skutki są złe, odpowiedzialnością obarcza się innych. Weber uważał, że w polityce ten drugi sposób myślenia i działania przynosi wyniki katastrofalne. Lech Marzewski, Polska jako junior partner. Zwykle zaczynamy od tego, że się poświęcamy, a potem dopiero zastanawiamy się nad tym, czy się nasze poświęcenie na co przyda. Najczęściej zaś się zdarza, że nie ci, co się poświęcają, ale ci, co po nich pozostają, przekonywają się dopiero, jak daremnymi były tamtych wysilenia, jak pożałowania godnymi były te ofiary poświęcenia się próżnego dla sprawy narodu. Fryderyk Skarbek. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Lech Marzewski, doktor habilitowany, historyk prawa, politolog, publicysta historyczny, autor m.in. książek Powstańczy Szantaż, Sinusoida Niepodległości, Oblany egzamin z polityki oraz książki Polska jako junior partner. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, 160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. O jakich najważniejszych lekcjach płynących z Powstania Styczniowego powinniśmy dziś pamiętać, prowadząc polską politykę, na przykład wobec wojny na Ukrainie? No proszę Państwa, zacznijmy może od tego, jakie cele sobie stawiali powstańcy. Wtedy będziemy wiedzieli, jakie lekcje z tego wynikają. Cele stawiali przed sobą powstańcy następujące. Po pierwsze, odbudowę, odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą. Wcale nie przez Polskę, tylko przez Rzeczpospolitą. Za chwilę wyjaśnię, co przez to rozumieli. Po drugie, sparowanie idei margrabiego wielopolskiego dotyczącej dalszego istnienia państwa rosyjsko-polskiego, ustanowionego w Wiedniu w 1815 roku. I wreszcie po trzecie, nadanie chłopom ziemi na zasadzie własności prywatnej, natychmiast i nieodpłatnie. I teraz wróćmy do tej pierwszej sprawy. Ta Rzeczpospolita miała nawiązywać do idei jagiellońskiej Rzeczpospolitej, czy szlacheckiej, tylko wyraźnie miała być tym razem już trialistyczna, składająca się z trzech podmiotów. Z korony, czyli Polski, z Wielkiego Księstwa Litewskiego i z Ukrainy. Czyli tak mniej więcej jak chciano w Hadziaczu, jak to ustanowiono w Hadziaczu w Unii Polsko, czy w umowie, która wyodrębniała województwa ruskie, czyniła z nich księstwo kijowskie czy księstwo ruskie jako trzeci człon tej, tym razem już trialistycznej Rzeczpospolitej. No i teraz zobaczmy, bo to jest bardzo istotna tutaj sprawa, zobaczmy jaki był odzew na te hasła w czasie Powstania Styczniowego. Otóż jeśli chodzi o Ukrainę, Powstanie Styczniowe wybuchło
dwóch czy trzech miejscach, bardzo nieliczny udział szlachty, stłumione właściwie przez chłopów ukraińskich, czyli tak jak w Hadziaczu, no nie było żadnego odzewu po stronie Ukrainy, jeśli chodzi o istnienie trialistycznej Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, to powstanie rzeczywiście było na Żmudzi. Chłopstwo etnicznie litewskie, czyli żmudzkie, walczyło o niepodległość Rzeczpospolitej razem z Polakami. Ale to ostatni raz. Już więcej chłopi litewscy w taki sposób nie opowiedzieli się i nie walczyli, bo potem już nastąpiła era nacjonalizmu litewskiego. Jeszcze do dzisiaj to tak to wygląda. Jeśli chodzi o resztę Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli Białoruś dzisiejszą, to na terenie tego wielkiego, tej Białorusi rzeczywiście walczono w imię odbudowy Rzeczpospolitej tej właściwie dualistycznej, no bo Ukraina, jak powiedziałem, nie zareagowała na te hasła, ale pod koniec powstania przywódca tego powstania, Konstanty Kalinowski, dzisiaj jest jego pułk, jego imienia walczy na Białorusi po stronie, nie na Białorusi, przepraszam, na Ukrainie, po stronie właśnie ukraińskiej i jest przygotowywany do ewentualnej walki na terenie Białorusi w przyszłości, to pod koniec tego powstania Kalinowski, który został aresztowany, w Grypcach przesyłanych z więzienia, tak niejasno się wypowiadał, pisał, że właściwie walczył o niepodległość Białorusi. Ale nie chodziło mu o przywrócenie tej Rzeczpospolitej dwojga czy trojga narodów, tylko o niepodległość Białorusi. Było wymierzone przede wszystkim w stronę Rosji, no ale też w przyszłości mogło być wymierzone w kierunku przeciwko Polsce skierowane. Na terenie Polski walczono po prostu o niepodległość Polski. I co z tego wynika? No, że z tego wynika, że ta idea odbudowy Rzeczpospolitej trialistycznej nie cieszyła się żadnym powodzeniem, w imię której powstańcy zerwali się, czy mieli zerwać się do walki. Ta sama idea była odgrzewana w 1920 roku przez Józefa Piłsudskiego. No przecież Piłsudski wspierał Petlurę, żeby i wojska polskie weszły na teren Ukrainy w kwietniu 1920 roku, bo miano nadzieję, że natychmiast pojawi się olbrzymia czy duża armia ochotnicza i powstanie państwo ukraińskie, które miało wspólnie z Polską walczyć przeciwko bolszewikom. Nic takiego się nie stało. Ukraina znowu nie zareagowała na żadną propozycję wspólnej walki z Polakami przeciwko bolszewikom. Bolszewicy stali wówczas w bramie smoleńskiej. Tam należało z nimi walczyć, ale tam wojska polskie po prostu były słabe, bo większość tego wojska była na południu, na Ukrainie. Polacy mieli w taborach jeszcze jeden rekwizyt ustrojowy, mianowicie Dymitra Samozwańca, ponieważ Piłsudski zakładał, że wojsko polskie razem z Ukrainnym pokona bolszewików w bramie smoleńskiej i tym Dymitrem Samozwańcem był Borys Sawinkow, który miał być eserowiec, terrorysta, który miał być osadzony na Kremlu, tak jak poprzednio historyczni Dymitrowie, którzy byli tam przez Polaków obsadzani. Nic z tego oczywiście nie wyszło. Skończyło się na tym, że wojska Tuchaczewskiego podeszły pod Warszawę, Bitwa Warszawska, to wszystko, co tam wiemy. Plany Piłsudskiego, jednym słowem, związane z odbudową tej Rzeczpospolitej wielu narodów, jagiellońską, gdzie on miał chyba wystąpić w roli Gedymina. Tak wydaje mi się, że jemu się wydawało, że jest nowym Gedyminem, spełzły absolutnie na niczym. Dlaczego o tym tak szeroko mówię? Ponieważ dzisiaj w Polsce są liczne głosy, że należy odbudować tę wielonarodową, wielopaństwową Rzeczpospolitą, złożoną z Ukrainy, być może z Białorusi. Po tym, jak Ukraina wygra wojnę z Rosją, to będzie wtedy kolejna wojna z Białorusią, o uwolnienie Białorusi spod jazma Łukaszenki i że Polska też miałaby wziąć w tym udział. I co z tego dziś wynika? No w moim przekonaniu wynika tyle, że powtórzy się taka sama katastrofa, gdyby do tego doszło, nie daj Boże, że mogłaby się powtórzyć taka sama katastrofa jak w roku 1863 albo o mało, że w roku 1920. Więc tu jest oczywisty ciąg między powstaniem styczniowym a sytuacją, którą mamy dzisiaj, czyli
czerwonymi, którzy doprowadzili do wybuchu Powstania Styczniowego. Ich następcą był Józef Piłsudski, a Jarosław Kaczyński czuje się, jak rozumiem, następcą Józefa Piłsudskiego, jeśli chodzi o wojnę z Rosją. Więc tutaj ciąg jest oczywisty i jesteśmy w tym czasie. Teraz jeśli chodzi o sparowanie tych idei margrabiego wielopolskiego co do dalszego istnienia państwa polsko-rosyjskiego. Panie doktorze, ale ja tylko przerwę na chwilę, ale dzisiaj Ukraińcy mówią, że będą, czy tak deklarują, że będą z nami walczyć z Rosjanami. Deklarują, że będą z nami walczyć, ale nie w ramach żadnej Rzeczpospolitej wspólnej, tak? Jak to mówi mecenas Bartosiak, albo jak to mówi Marek Budzisz, tylko na takiej zasadzie, jak to Orestowicz mówi, oni mówią tak, że Orestowicz tłumaczy w ten sposób, że ten ruski mir miałby być utrzymany, tylko stolica ruskiego miru miałaby się przenieść z Moskwy do Kijowa. I Polacy mogliby w tej sytuacji być dobrym elementem pomocniczym w walce Ukrainy o dominację nad ruskim mirem. Tak? Tak dokładnie jak pan tu przywołuje ich, Ukraińców, to oni tak sobie to wyobrażają w ramach tego, co rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział polskiego, że Polska jest sługą narodu ukraińskiego. Tak? Żebyśmy wyjaśnili, co oni mówią naprawdę. I tak ta wspólna walka z Rosją miałaby wyglądać. No, mnie to nie interesuje. A dlaczego pana zdaniem o tym się nie mówi dzisiaj w Polsce? Właśnie o takim patrzeniu na tą sytuację. Proszę pana, panie redaktorze, dlatego się nie mówi, ponieważ Jarosław Kaczyński, będąc w prostej linii następcą poprzez Józefa Piłsudskiego bojowników obozu czerwonych z okresu powstania styczniowego, wyznaje tę samą ideę, którą oni wyznawali, czyli powstańcy styczniowi, Józef Piłsudski i on dzisiaj. A ta idea brzmi tak. Jedyną właściwie istotną racją istnienia Polski jest wojna z Rosją. Jeśli Rosja nie toczy, czy Polska nie toczy wojny z Rosją, to właściwie nie ma racji istnienia. Tylko tego nie można publicznie powiedzieć, chyba to rozumiemy. Polacy, no obojętnie co byśmy o nich sądzili, jednak nie są w stanie przyjąć wprost wypowiadanej tej idei. Ale tak należy, taką politykę należy prowadzić, ponieważ no, takie mamy, znaczy oni mają takie poglądy. Takie poglądy mieli powstańcy styczniowi, obóz czerwony, Józef Piłsudski i jak sądzę Jarosław Kaczyński i ludzie, którzy go otaczają. Tak? Ale publicznie nie wolno o tym mówić, to chyba też rozumiemy. No a z drugiej strony publicznie, nie wiem, ostatnio nawet wprost doktor Jacek Bartosiak czy redaktor Budzisz. No, też doktor Budzisz. Też wspominają o tym, że Wojsko Polskie powinno zostać wysłane. No tak. Więc ten pan na to? Krok dalej został uczyniony i to jest w ramach tej logiki, o której przed chwilą powiedziałem, że racją istnienia Polski jest walka z Rosją. To jest, inaczej Polska nie ma racji bytu, prawda? Ale to jest absolutnie no, nieodpowiedzialna polityka. No taka i jej następstwa mogą być tylko takie jak w roku 1863, czyli katastrofa, albo o mało, że katastrofa w roku 1920, bo przecież w 1920 roku, jeszcze raz mówię, nie chodziło o to, żeby Warszawę obronić, tylko żeby stworzyć państwo Ukraina, która byłaby gotowa do współpracy z Polską i narzucić tego kolejnego Dymitra Samozwańca Moskwie. Nic takiego, jak wiemy, się nie stało, nie udało się. Dzisiaj jest podobne myślenie. A panie doktorze, a jakie, co z historii wynika, jeśli chodzi o próby dogadywania się z Rosją? Z Rosją, tak? Tak. To zależy, prawda? To zależy, kto na jakich warunkach i co chciał osiągnąć, tak bym powiedział. Książę Adam Jerzy Czartoryski osiągnął niewiele, ale nie dlatego, że Rosja była jakaś tam straszna, tylko że
Wydaje mi się dlatego, że jego ambicje były zbyt wielkie, ponieważ on uważał, że utworzone Królestwo Polskie w 1815 będzie wehikułem dla jego osobistej kariery politycznej. Tymczasem Aleksander nie potrzebował go w roli namiestnika, który miałby, nie wiem, zostać królem Polski. Potrzebował go w roli no po prostu swojego przedstawiciela na terenie Królestwa Polskiego i Czartoryski takiej roli nie chciał odgrywać, ale Królestwo Polskie powstało, więc w tym, znaczy jego kariera polityczna no niespecjalnie się udała mu, natomiast państwo polskie pod nazwą Królestwo Polskie w 1815 roku zostało zbudowane, więc można było coś osiągnąć i osiągnięto. Co do przyszłości tego państwa, no to jest kwestia jakby inna, jak ta polityka się potoczyła, a dlaczego tak było. Jeśli chodzi o Wielopolskiego, bo on tutaj jest taką emblematyczną postacią, to można powiedzieć tak, że nie Wielopolski wymyślił tę politykę z lat 1861-62. On był tylko narzędziem tej polityki, ale sprawnym narzędziem, był dobrym administratorem. Natomiast to, o czym przesądził Wielopolski, to o klęsce tej polityki, dlatego że do niego należało przeprowadzenie uwłaszczenia chłopów na takich zasadach, jak chcieli czerwoni, czyli nadania chłopom ziemi na własność bez odpłaty. Tymczasem on chciał doprowadzić do oczynszowania z urzędu chłopów i spłaty tych czynszów przez 20 lat. To absolutny anachronizm już w tym czasie w Europie, wynikający po prostu ze szlacheckiego egoizmu. I to musiało przegrać, doprowadzić do wybuchu powstania i skończyć się to wszystko razem katastrofą. Więc nie dlatego się to nie udało, bo Rosja była jakimś tam imperium zła, tylko dlatego, że Wielopolski nie był w stanie rozwiązać problemu społecznego, który polegał na uwłaszczeniu chłopów. Do tego się problem sprowadzał. Jeśli chodzi o Dmowskiego, bo to kolejna taka postać jest tutaj ważna, to Dmowski chciał, czy uprawiał, czy próbował uprawiać z Rosją politykę w latach 1916 i szczególnie istotny był tutaj moment w drugiej Dumie, kiedy on był posłem i był przewodniczącym czy prezesem Koła Polskiego, liczącego 34 posłów z Królestwa, to sami endecy byli. I postawił, przygotował projekt ustawy o autonomii Królestwa. To miał być jeden akt prawny, który miał załatwić kwestię autonomii Królestwa. I Rosjanie mu mówili, że to się nie może udać, Rosja się nie zgodzi na to. Dmowski próbował Rosjan szantażować tym, że Polacy nie będą za budżetem, że nie będą za uchwaleniem kredytów dla wojska. Rosjanie mu tłumaczyli, że w Galicji autonomia powstała przez 10 lat na drodze uchwalania różnych aktów prawnych. On to wszystko odrzucał. No i wreszcie premier Stołypin doszedł do wniosku, że no po prostu z Polakami się nie da polityki uprawiać. Zawieszono funkcjonowanie Dumy, car wydał dekret o nowej ordynacji wyborczej i teraz już z Królestwa Polskiego nie było 34 posłów, tylko 14. Czyli nie miało to znaczenia, Polacy już nie mieli znaczenia w pracach Dumy. Dmowski jako polityk realny oblał egzamin. Ale nie dlatego, że Rosja była jakimś imperium zła, bo stawała się państwem konstytucyjnym i parlamentarnym, tylko ze względu, Dmowski był polskim politykiem, maksymalistą, nie liczącym się z realiami. O, tutaj piękny polski gest, prawda? Ale z drugiej strony Dmowski prowadził taką politykę, że kiedy wybuchła wojna światowa w 1914 roku, nie dopuścił do wybuchu powstania antyrosyjskiego w Królestwie, co było wielkim osiągnięciem, czego chciał Józef Piłsudski, bo inaczej mogłoby dojść do zawarcia pokoju rosyjsko-niemieckiego. Niemcy przerzuciliby wojska ze wschodu na zachód, zgnietli Francję, ustanowili Unię Europejską już wtedy i o żadnym państwie polskim nie byłoby mowy wówczas. Więc Dmowskiemu udało się sprawić, że te tryby międzynarodowe wreszcie na końcu wojny przyniosły możliwość powstania państwa polskiego.
To, panie doktorze, to zależy, krótko mówiąc, prawda? Jaką uprawia się politykę z Rosją? No od tego zależy, a nie od tego, jakim imperium zła jest Rosja, bo tak nie jest po prostu. Tak nie było. No właśnie, a propos uprawiania polityki, proszę wyjaśnić tę myśl Machiavelliego i Webera o istnieniu etyki odpowiedzialności i etyki przekonań. Ta myśl jest prosta w świetle tego, co pan czytał. To znaczy, na gruncie etyki przekonań myślimy o naszych właśnie ideach, które nami kierują, wartościach, które są dla nas ważne. Nie interesuje nas efekt naszych działań. Na gruncie etyki odpowiedzialności interesuje nas efekt właśnie tych działań. I tutaj ja bym proponował, żebyśmy przywołali doświadczenie kardynała Richelieu, który jest bardzo emblematyczną postacią dla tych sporów. Kardynał Richelieu, książę Kościoła, który w czasie wojny 30-letniej, gdzie katolicy Habsburgowie, cesarze Niemiec, walczą o ustanowienie katolicyzmu jako religii panującej w Niemczech i zjednoczenie Niemiec pod własnym berłem, powinni chyba oczekiwać poparcia ze strony katolickiej Francji. Tymczasem Francja, jak wiadomo, nie poparła ich w osobie też kardynała Richelieu, tylko poparła protestantów. Dlaczego poparła protestantów? No właśnie dlatego, że Francja obawiała się, że jak na jej granicy stanie Zjednoczone Cesarstwo Niemieckie, obojętnie czy rządzą nimi katolicy, czy katolicy Habsburgowie, czy ktokolwiek, to będzie taka potęga, że może zniszczyć Francję. Więc kardynał Richelieu działał tutaj nie w imię etyki przekonań swoich katolickich, tylko w imię etyki odpowiedzialności za Francję. Francja musi mieć na swojej wschodniej granicy, im więcej państw niemieckich będzie miała, tym tylko lepiej dla Francji, bo Francja będzie silniejsza wtedy, prawda? To w tym przypadku oznacza zwycięstwo etyki przekonań nad etyką, znaczy zwycięstwo etyki odpowiedzialności nad etyką przekonań działalności kardynała Richelieu. Jest taka bardzo dobra anegdota, kardynał zmarł w 1640 roku, jeszcze w czasie wojny 30-letniej, i papież miał powiedzieć wówczas, że jeśli Pan Bóg jest, to kardynał będzie miał wielkie problemy. Jeśli Pana Boga nie ma, kardynał wygrał, bo Francja będzie potęgą europejską. Do czego doprowadził kardynał? Swoją polityką odpowiedzialności, a nie polityką opartą na etyce przekonań, na etyce idei. To w polityce zagranicznej zawsze prowadzi do katastrofy. No właśnie, bo ta myśl Webera raczej nie jest upowszechniana w polskiej debacie publicznej. Powiem szczerze, że ja mam takie stare wydanie polityki jako zawodu i powołania z 1987 roku. To samo posiadam, ten sam egzemplarz. Tak, bardzo trudno mi było to dostać. Jednocześnie teraz zrobiłem taki sprawdzian, wpisałem tytuł Polityka jako zawód i powołanie. Pojawiła mi się w wyszukiwarce ta książka wydana przez wydawnictwo Znak. I tutaj ciekawostka, przedmowę, wstęp i opracowanie napisał Zdzisław Krasnodębski. No właśnie, proszę wytłumaczyć, dlaczego się pan śmieje. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Ja znam tylko to wydanie z 87, z drugiego obiegu. Ja śmieję się dlatego, że Zdzisław Krasnodębski nie ma nic wspólnego z etyką, z tym rozumieniem polityki jak Maxa Webera, czyli z etyką odpowiedzialności. On jest przedstawicielem, bardzo takim istotnym przedstawicielem etyki przekonań, więc dlatego mnie to bawi, chociaż nie wiem, co napisał. Ale sam fakt wyboru go jest bardzo znamienny. Wstęp powinien napisać profesor Łagowski. Tak, tak. Prawda? Profesor Łagowski.
Walicki. Będziemy wkrótce z nim robić również z profesorem Łągowskim wywiad. No dobrze, panie doktorze, Rosja rozumie tylko język siły. Czy to popularne wśród rządzących przekonanie ma pokrycie w historii stosunków polsko-rosyjskich? Ja bym powiedział tak, że każdy liczący się podmiot w polityce międzynarodowej rozumie tylko język siły, bo w polityce międzynarodowej występują tylko dwa elementy: interesy i siła. Nic więcej nie ma. I na drodze uzgadniania interesów często to uzgadnienie interesów następuje w drodze pokojowej, negocjacji. Ale niekiedy nie da się tego zrobić w drodze pokojowej czy negocjacji. Wtedy używa się siły, czyli wojny. O tak jak dzisiaj na Ukrainie to się dzieje, prawda? I na końcu tego procesu, czyli tego uzgadniania interesów, kiedy powstaje, jak to po angielsku można powiedzieć, new balance of power, to znaczy powstaje nowa równowaga sił, to wtedy znowu wyciągamy takie pojęcia jak moralność międzynarodowa, demokracja, prawa człowieka i coś tam jeszcze dla uzasadnienia tego nowego porządku, kiedy już nowy układ sił oparty o na nowo definiowane interesy funkcjonuje. I teraz takim językiem i w taki sposób na politykę patrzą realne podmioty polityki międzynarodowej. Polska do nich od 300 lat nie należy. Natomiast ci, o których mówią, że są w karcie Danii, dla tych, którzy obradują przy tym stole, gdzie się ustala te interesy w skali globalnej i powstaje ten nowy układ sił, ta nowa równowaga powstaje, to ci, Polska należy do tych, którzy są w tej karcie Danii, to ci posługują się językiem, znaczy nie są w stanie posługiwać się językiem tej realnej polityki, czyli tam, gdzie jest mowa o interesach, tam, gdzie jest mowa o sile, o równowadze, o poszukiwaniu równowagi sił. Więc pozostałe państwa używają innego języka, w innym świecie żyją i dlatego o Rosji będą mówić, że Rosja rozumie tylko język siły, kiedy powtarzam, wszystkie liczące się podmioty w polityce międzynarodowej tylko ten język rozumieją. Stany Zjednoczone, Chiny, kto tam jeszcze byłby? A jeśli nie w takim języku funkcjonują i w taki sposób nie funkcjonują, to nie są po prostu podmiotami polityki międzynarodowej, tylko tak jak Polska, są przedmiotem polityki międzynarodowej. I to tyle co do tego, co Rosja rozumie, czego nie rozumie. Rosja rozumie to, co każdy istotny podmiot polityki międzynarodowej. Tutaj polecam słuchaczom wywiad z panem Janem Satkiewiczem, gdzie rozmawialiśmy o tym, czego uczy nas Kar, jedna z osób, która dobrze rozumiała o tym, to, o czym pan w tej chwili powiedział. Natomiast przechodząc dalej, pytanie takie się pojawia mi, czy polski wrogi stosunek do Rosji da się wytłumaczyć jedynie krzywdami? Czy one się różniły znacząco na przykład od relacji francusko-niemieckich, hiszpańsko-francuskich, włosko-francuskich i tym podobne? Czy może ten stosunek Polaków do Rosji był sterowany przez zagranicę, w której interesie było skłócanie nas? Odpowiedź na to jest dwojaka. Znaczy, po pierwsze, myślę, że żeby zrozumieć stosunek Polski do Rosji, trzeba zrozumieć, że od wieku XVI, gdzieś do końca wieku XVII, toczy się walka między ośrodkiem siły w Warszawie i ośrodkiem siły w Moskwie, obojętnie jak te ośrodki się nazywają. Czy Wielkie Księstwo Moskiewskie, czy Imperium Rosyjskie i tu po stronie polskiej, Królestwo Polskie, tam Rzeczpospolita Obojga Narodów, to nie ma znaczenia. Toczy się walka o te tereny, te przestrzenie między Warszawą i Moskwą. I Warszawa, Polska przegrywa tę walkę. My przegraliśmy tę walkę, tylko na czym polega problem? Że Polska nie chce przyjąć do wiadomości, że tę walkę przegrała. W wieku XIX Polska toczy 3 wojny, które miałyby spowodować odwrócenie karty. W roku 1812 kończy się katastrofą, w roku 1831 kończy się katastrofą i powstanie styczniowe
kończy w 1863, również kończy się katastrofą. We wszystkich tych trzech wojnach chodzi o to, kto będzie dominował na tej przestrzeni między Warszawą a Moskwą. W roku 1920 walczymy o to samo. Przy czym to idzie jeszcze dalej, bo jak powiedziałem, Piłsudskiemu wydaje się, że jest nowym Gedyminem i że on urządzi na nowo całą tę przestrzeń na wschodzie, prawda? O mało co byśmy tę wojnę przegrali. I dzisiaj jesteśmy w tej samej, jakby ta sama myśl wraca, że jest szansa, okoliczność, możliwość odwrócenia tej karty i że Polska nie przegrała wcale ostatecznie tego sporu rosyjsko-polskiego o dominację nad tymi terenami między położonymi między Warszawą a Moskwą i że rok 1945 wcale nie zakończył tej wojny, tak jak ja sądzę, tylko że był tylko jednym z etapów przegranym przez Polskę, ale teraz jest okazja na to, żeby wrócić do tej gry, żeby ją wygrać. No Polska w moim przekonaniu, polscy politycy tutaj zachowują się jak hazardzista, który zsiada do stolika, przegrywa co ma i mówi, ja tu jeszcze wrócę i będę dalej grał. I przynosi majątek żony, tam coś jeszcze przynosi i znowu przegrywa i mówi, ja tu wrócę i będę dalej grał. I taki jest efekt tych XIX-wiecznych bojów, na przykład polsko-rosyjskich, 1812, 31 i 1863, że polskość nieustannie cofała się na tych terenach. Polska nic nie zyskiwała w wyniku tych wojen, a zwycięstwo w 1920 dało tylko ile? 19 lat pobytu Polski na części tych terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i tych województw południowo-wschodniej Polski, Ukrainy. Tylko 19 lat, nic więcej, prawda? Więc to według mnie jest głównym powodem tych konfliktów, oczywiście też ten drugi czynnik, o którym pan na końcu mówił, mianowicie, że to jest ta walka polsko-rosyjska jest również w interesie czynników zachodnich. No dzisiaj niewątpliwie Stanów Zjednoczonych, nie ulega, czy mocarstw anglosaskich, no ale głównie Stanów Zjednoczonych, to też nie ulega żadnej wątpliwości. Pan już odpowiedział częściowo po części na to pytanie, ale jednak zaakcentuję je mocniej. Czy dzisiejsza postawa polskich elit wobec Rosji jest zgodna z polskim interesem narodowym? Ja bym powiedział tak, że no trzeba by na całą tę sprawę nieco szerzej spojrzeć. To znaczy zobaczyć, jak wygląda, czy wygląda sytuacja te podmioty międzynarodowe czy państwowe, które są na wschód od Polski. I co jest w polskim interesie? Wtedy będziemy wiedzieli, czy dzisiejsza polityka Polski jest zgodna z polskim interesem. Otóż jeśli będziemy, czy kierowalibyśmy się zasadami, które stosował kardynał Richelieu w czasie wojny 30-letniej wobec tego, co się działo w Niemczech, że nie chciał mieć na granicy Francji silnego państwa niemieckiego, a chciał mieć wiele tych państw niemieckich, bo wtedy jakby relatywnie rola Francji rośnie, to teraz powinniśmy sobie odpowiedzieć, i przenosząc to na polskie warunki, na to, co dzisiaj się dzieje, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest w naszym interesie? Czy w naszym interesie jest, żeby czołgi rosyjskie stanęły na Bugu? No oczywiście nie, bo to potęga rosyjska by nas przytłoczyła. Czy w naszym interesie jest, żeby Ukraina wygrała tę wojnę w ten sposób, że odzyskuje tereny, granice z roku 2014 i tak jak Orestowicz tłumaczy, no staje się, a na pewno staje się podmiotem wtedy dominującym w Europie Środkowo-Wschodniej bez względu na to, co dalej się dzieje. A Polska, jak to mówił ten rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest sługą narodu ukraińskiego. No nie, na pewno nie, no, przynajmniej mnie się wydaje, jest to niedopuszczalna sytuacja. Co by było w polskim interesie? Żeby czołgi rosyjskie stały na Dnieprze. Bo wtedy Ukraina jest słaba, rolnicza. Rosja jest osłabiona toczoną wojną. Rola Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w sposób oczywisty wzrasta. Mamy czas wówczas na to, żeby nie wiem, zwiększyć swoją siłę gospodarczą, militarną. I teraz odpowiadamy na to, o co pan pytał.
Jak w takiej sytuacji powinna wyglądać polityka Polski wobec wszystkich podmiotów, które są na wschodzie, w tym i Rosji? Wtedy będziemy wiedzieli, czy dzisiaj jest poprawnie prowadzona. Według mnie ona powinna być oparta na trzech przesłankach. Pierwsza, że my prowadzimy politykę wobec wszystkich podmiotów, które są na wschodzie, łącznie z Rosją, chcąc, aby ona była oparta na dobrych zasadach w zakresie polityki kulturalnej, gospodarczej, handlowej, bez mieszania się w to, jaki kto ma ustrój. To sprawa każdego z tych państw, które są na wschodzie, ale też nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek mieszał się do naszych spraw wewnętrznych. To jest pierwsza rzecz, na której powinno nam zależeć. Druga rzecz, dbamy o nasze mniejszości, które są na wschodzie. One są na Wileńszczyźnie, czyli na Litwie, na Białorusi, trochę jest na Ukrainie, nikogo nie ma w mniejszości polskiej w Rosji. I trzecia sprawa, co nas interesuje, dbamy o pamiątki naszej przeszłości, naszej obecności na tych terenach, czyli pałace, kościoły, dwory szlacheckie, cmentarze, jeśli zostały. O tę materialną przeszłość, o to zabiegamy, prawda? Dzisiejsza polityka polska nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówię. Jest jakieś imperium zła, imperium dobra. To nie są kategorie z zakresu polityki, a już na pewno polityki międzynarodowej. To nie jest żadna polityka. Ta polityka wyrasta, tak jak powiedziałem, na przekonaniu obecnym wśród tych kolejnych pokoleń polskich powstańców antyrosyjskich, że racją istnienia Polski jest wojna z Rosją. Jeśli Polska nie toczy wojny z Rosją, to jakby traci swoją rację swego istnienia. No to jest absolutnie nie do przyjęcia. Więc tak uprawiana polityka musi prędzej czy później prowadzić do kolejnej katastrofy. No nie da się po prostu takiej uprawiać. Jest inny wzór polityki w tej części Europy w stosunku do Rosji. To jest oczywiście polityka Węgier i Viktora Orbana, który Węgry mają również bardzo zły krzywd czy problemów z Rosją. To jest rok 1848, to jest ta interwencja w roku 56 na Węgrzech, bardzo krwawa, a jednak można tę politykę uprawiać inaczej. Jest to możliwe. Dlaczego w Polsce się nie dzieje, już wytłumaczyłem. Dlatego, że jest przekonanie o tym, że Jarosława Kaczyńskiego i ludzi, którzy go otaczają, no profesor Krasnodębski, którego pan tu wymienił, dlatego tak mnie to rozbawiło, że pisze wstęp do wyboru PiS Maxa Webera na temat politycznego realizmu, że no, oni uważają, że jeśli nie toczymy wojny z Rosją, no to chyba Polska nie ma racji istnienia. No, to jest katastrofa. To jest po prostu katastrofa, jeśli chodzi o myślenie polityczne. A panie doktorze, no a co pan powie na te głosy, że właśnie teraz jest ten moment, żeby tą Rosję przycisnąć, bo Amerykanie nam w tym pomogą? Amerykanie nam tu w niczym nie pomogą, bo Amerykanie mówią bardzo wyraźnie, gdyby chcieli naprawdę Rosję przycisnąć, to Ukraińcy dostaliby tego rodzaju uzbrojenia, że Rosja zostałaby może nie zniszczona, ale znacznie bardziej zdewastowana niż jest w tej chwili. Amerykanie wcale tego nie chcą. Amerykanie chcieliby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby odwrócić Rosję na swoją stronę i mieć ją po swojej stronie, albo przynajmniej neutralną w tym naprawdę istotnym dla nich konflikcie, który toczą na Dalekim Wschodzie z Chinami. A w takiej perspektywie rola Polski czy Rosji to są pozycje w menu, na stole dań, które leżą tam, gdzie się naprawdę uprawia politykę. To się nie liczy, proszę pana. Jakaś tam Ukraina czy Polska, to są pionki w tej grze, którą prowadzi Ameryka. Opowieści o tym, że nas czymś poprą, nie. Polityka amerykańska sprowadza się do czego innego i jest polityką realnego podmiotu polityki międzynarodowej, czemu bardzo trudno się dziwić. No tak się po prostu uprawia politykę, że szuka się gońców, którzy różne zadania wykonują i nie pytają się nawet o nagrodę. Wystarczy poklepać po plecach i powiedzieć, że jesteście chwałą demokracji albo co tam jeszcze, prawda,
Europa was podziwia, świat was podziwia i tu Kaczyński z kolegami prędzą piersi, jak to Europa i świat nas podziwia. Nic więcej, nie oczekują niczego więcej poza poklepaniem po plecach. Proszę bardzo, to nic nie kosztuje. Czyli rozumiem, rację mają ci, którzy, no, którym trudno się dzisiaj przebić w polskiej debacie publicznej, a którzy mówią, że na Ukrainie toczy się wojna zastępcza pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Z jakimś udziałem Rosji, tak, tak. Dobrze, panie doktorze, cytat z pana najnowszej książki Polska jako junior partner, wydanej przez wydawnictwo Universitas z Krakowa, szanowane, poważane wydawnictwo. Pisze pan we wstępie tak: historia to przede wszystkim kwestia narzucanej nam narracji. Proszę o wyjaśnenie. No, powiedzmy tak na początek, że historia to są fakty, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy faktów, o których możemy stwierdzić, znaczy powinniśmy stwierdzić, że są prawdziwe, bo inaczej nie są faktami. Ale historia to nie tylko fakty. Historia to jest opowieść, to jest właśnie ta narracja. Tych faktów wybieramy tam, nie wiem, kilka, kilkanaście i opowiadamy, jak to było. Ale to nie jest tylko kwestia przeszłości, opowieści o przeszłości, bo z tej opowieści wynika też pewna motywacja dla naszych działań dzisiaj, i dla naszych działań na przyszłość, ale również też możliwość narzucania naszej woli innym. I teraz jest znakomity przykład na to, co powiedziałem, to jest kwestia jedwabnego. O co wchodzi w tym jedwabnym? Chodzi o to, po pierwsze, żeby stwierdzić, co tam naprawdę było, co tam się naprawdę zdarzyło, prawda? Kto tych Żydów zabił, co do tego, czy zamordował, bo co do tego nie ma wątpliwości. I sprawa byłaby już prawie wyjaśniona, gdyby dokonano rozpoczętej ekshumacji tej stodoły, która jest w jedwabnym. Dlaczego tego nie zrobiono? Decyzję o przerwaniu tej ekshumacji, przypomnę, podjął Lech Kaczyński, wówczas minister spraw zagranicznych. Minister Sprawiedliwości. Dlaczego tego nie zrobiono? Bo odkryto tam, po zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi, odkryto łuski, karabinowe łuski. Polacy nie mogli przecież posługiwać się karabinami wtedy. Więc czyje to są łuski, z czyich karabinów? No wiadomo, z czyich. No przecież nie polskich, tylko żandarmerii niemieckiej. I przerwano te prace ekshumacyjne za zgodą Lecha Kaczyńskiego, czy na polecenie Lecha Kaczyńskiego, który w tym momencie nie obsługiwał interesu polskiego, tylko zupełnie czy inny. Bo jaki jest ciąg dalszy? Przecież chodzi o to, żeby po ustaleniu tamtych faktów, czy nieustaleniu, podtrzymywać dalej tezę o polskim antysemityzmie. I dalej jakby formułować, że sensem udziału Polaków, czy obecności Polaków w II wojnie światowej, to był ten antysemityzm, prawda? I na podstawie tego dalej twierdzić, że jeśli tak, to zatomienie bezspadkowe, które tu zostało po wojnie w Polsce, a które zgodnie z wszelkimi zasadami prawa cywilnego od czasów rzymskich do dzisiaj, mienie bezspadkowe należy do państwa, którego obywatele zostawili to mienie, czyli do państwa polskiego. Żydzi natomiast oczekują na zasadzie jakichś plemiennego prawa, że to należy do nich. No, nic takiego nie ma. Czyli żeby wymusić od Polaków, którzy są tymi antysemitami, zawsze nimi byli i tak dalej, odszkodowanie za to mienie bezspadkowe. IP w tej sprawie, żeby wyjaśnić, co się stało w Jedwabnym, nie zrobił nic, mimo że dostaje przez te 20 lat, no przezarł, jeśli tak można nieładnie powiedzieć, ale w tym przypadku to jest dobre określenie, kilka miliardów złotych. Nie uczynił nic, żeby obsłużyć polski interes, a przede wszystkim, żeby wyjaśnić prawdę, co tam było, prawda, i obsłużyć tym samym też polski interes. Lech Kaczyński, powiedziałem, jak się zachował, wbrew polskiemu interesowi. I to jest właśnie ta narracja historyczna, o której tutaj mówiłem, czy pisałem, że jeśli sprawnie nią się posługujemy, to nie tylko programujemy własne działania, wyjaśniamy własne działania i programujemy na przyszłość, ale jeśli naprawdę sprawnie się posługujemy i mamy siłę i wiemy, czego chcemy, to potrafimy narzucić ją innym i wykorzystać w naszym interesie. Na przykład, żeby uzyskać te setki miliardów z tytułu tych odszkodowań za to mienie
bezspadkowe. Czy to jest jasne, co napisałem? Czyli rację mają ci, którzy mówią, że prawda nie jest ważna, ważna jest narracja? To Jacek Bartosiak tłumaczył, jak trafiła ta rakieta ukraińska przewodowiec, tak? Zabiła tych dwóch Polaków, że prawda się nie liczy. On, który tak Józefa Mackiewicza cytuje, a dla Józefa Mackiewicza, jak wiadomo, tylko prawda jest ciekawa. Dla Jacka Bartosiaka nie. Prawda nie jest w ogóle ciekawa. Nie, więc to jest tak, że jest jedno i drugie ważne. To znaczy my powinniśmy wiedzieć, co się stało, czyli być sługami prawdy, ale też mieć świadomość, że polityka to nie tylko prawda. Prawda? I bronić się przed tymi, którzy prowadzą politykę wbrew naszemu interesowi, próbując narzucić nam swoją wolę poprzez stosownie przygotowaną narrację historyczną i parować tę narrację historyczną. Do tego mamy powołany IPN, który wcale tego nie czyni. I to jest problemem polskim, że IPN tego nie czyni, a minister ówczesnej sprawiedliwości podejmuje działania, które były, mówię o tej sytuacji z Jedwabnym, które były sprzeczne z polskim interesem. Nie mówiąc o dążeniu do prawdy, której akurat wtedy Kaczyńskiego dążenie do prawdy też nic nie obchodziło, prawda? Więc o tym wszystkim razem pamiętajmy, że to jest i to, i pilnujmy i prawdy, i własnego interesu. I żeby nam się to też nie mieszało. I nie pozwólmy narzucać sobie czyjejś narracji historycznej, bo to do tego się sprowadza, prawda? Żebyśmy sobie nie pozwalali narzucać czyjejś narracji historycznej, bo za tym stoją realne interesy i próba realizacji tych interesów naszym kosztem. Panie doktorze, ostatnie pytanie. Czego my, obywatele, powinniśmy dziś żądać od polityków, a czego wymagać od siebie? Ja na podstawie tego wszystkiego, co powiedziałem, można powiedzieć tak, że my od polityków, tych, którzy uczestniczą w polityce zagranicznej, bo o tym tutaj mówimy dzisiaj, powinniśmy oczekiwać, że będą posługiwali się, że zachowywali się zgodnie z etyką odpowiedzialności, że będą odpowiadali za swoje czyny. Nie opowiadali nam, jak dobrze chcieli, jakim wartościom służą, tylko wykazywali się efektami swoich działań. Obywatele powinni tak samo patrzeć na polityków i z tej samej perspektywy ich oceniać. I nie dać sobie narzucić głosów, które mówią, że o tutaj przykładowo powiem, że Jarosław Kaczyński, to ja nie wiem, chodzi w garniturze za 2,50, a powinien mieć za kilkanaście tysięcy, albo w przydeptanych butach, które mają 30 lat, czy coś takiego. Ja nie wiem, nie bardzo mnie to interesuje, w jakim on tam chodzi garniturze. Mnie interesuje polityka, którą on uprawia. I jak tu mówiłem, ta polityka w mojej ocenie jest zła. Ona nic dobrego Polsce nie przyniesie. I dlatego negatywnie oceniam tę postać, ale nie ze względu na garnitur, ze względu na buty, bo to mnie nie obchodzi, tylko zgodnie z wymaganiami zawartymi w etyce odpowiedzialności dokonuję ocen polityki, którą prowadzi akurat najważniejsza postać polskiej polityki dzisiaj, czyli Jarosław Kaczyński. I bardzo chciałbym, żeby moi współrodacy, inni obywatele Polski w taki sam sposób patrzyli na politykę polską, politykę zagraniczną, którą uprawia Polska. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był dr Lech Marzewski, między innymi autor książki Polska jako junior partner, którą Państwu bardzo polecam, którą będziemy promować również w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo panu, bardzo państwu dziękuję za spotkanie. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek audycji Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.